Dzień dobry, witamy serdecznie na targach budowlanych Dom Energia Ogród. Gościem nowej trybuny jest prezes firmy Marma Polskie Folie, Marta Półtorak. Dzień dobry, pani prezes, witam. Dzień dobry, witam ponownie. Pani prezes, porozmawiajmy o innowacyjnych rozwiązaniach w domu i ogrodzie. Chcę panią zapytać najpierw o to, co nas skłania do tego, żeby korzystać z materiałów nowej generacji, kiedy urządzamy dom, kiedy próbujemy zagospodarować ogród. Czym my się kierujemy? Troską o środowisko, czy bardziej troską o nasz portfel? Czy myślenie o ekologii jest tutaj najważniejsze? Z różnych pobudek różne osoby podchodzą do tematów związanych z ochroną środowiska. I tutaj pan zadał pytanie, co nas skłania, żeby skorzystać z nowoczesnych materiałów. Postęp. Po prostu każda epoka przynosi nowe rozwiązania i my jesteśmy ludźmi rozumnymi i staramy się korzystać z tego, co jest najlepsze, najbardziej nowoczesne i korzystne dla nas. I oczywiście w pierwszej kolejności patrzymy przez pryzmat korzyści własnych i krótkoterminowych, czyli budując dom, robiąc różne prace w ogrodzie, staramy się, żeby kupować coś, co jest korzystne, czy to cenowo, czy to przynosi efekty w użytkowaniu, czyli oszczędza nam energię, a pewnie dopiero w następnej kolejności zastanawiamy się nad tym, czy to jest dobre, jeśli chodzi o na przykład ochronę środowiska. My tak bezpośrednio tego nie odbieramy, bo jeżeli mówimy o stuleciu, to tak jakby nas nie dotyczy, bo człowiek żyje trochę krócej i te następne pokolenia nie zawsze nas tak do końca interesują. Aczkolwiek już jak widzimy, że trują nas spaliny, że sąsiad gdzieś tam nas podtruwa i dym gęsty się unosi w powietrzu, to wtedy dopiero zaczyna nas to trochę obchodzić. Ja o to pytam dlatego, że wiele firm bada motywację swoich klientów. Badamy zachowania konsumenckie, prawda? I to jest zupełnie oczywiste. Ja tego nie krytykuję. Każdy się kieruje oszczędnościami, ekonomiką i każdy wybiera język korzyści, jeśli to możliwe. Ale do czego zmierzam? Ja słyszałem taką opinię, że w dzisiejszych czasach, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że człowiek i jego działania niszczą środowisko i klimat, powinniśmy temu przeciwdziałać, ale to producenci powinni zacząć. To znaczy zadaniem producentów jest stworzyć dla nas takie produkty, żeby one były zrównoważone i spełniały te nasze oczekiwania związane z funkcjonalnością i kosztami. Czy pani się z tym zgadza? Oczywiście zgadzam się z tym, że producenci powinni absolutnie zwracać uwagę na produkty, które wytwarzają. Ale akurat jeżeli chodzi o produkty z tworzyw sztucznych, to tutaj potrzebna jest taka świadomość różnych osób, instytucji i przede wszystkim powinien być świadomy konsument. Powinien wiedzieć, co wybiera i z czym się to wiąże. Druga sprawa, rządy, samorządy powinny również włączyć się w ten ogólny trend związany z ochroną środowiska i nie tylko mówić, że tworzywa sztuczne są nieprzyjazne środowisku, bo to jest tylko częściowa prawda. One są nieprzyjazne wtedy, kiedy znajdują się tam, gdzie nie powinny być. Czyli na przykład jakaś tam foliówka w oceanie, czy opakowania na wysypisku. W momencie, kiedy jesteśmy świadomi, wiemy, jak się posługiwać tworzywami i odpady tworzywowe powtórnie przetwarzamy, czyli poddajemy recyklingowi i dajemy drugie, trzecie życie, to wtedy dopiero to zaczyna działać i jesteśmy w stanie pozytywnie wpływać i na środowisko, na swój portfel i to dopiero zaczyna działać. Ale pani prezes, tworzywa sztuczne, plastik dziś są no, nie tyle w odwrocie, są właściwie na czarnej liście, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Sporo też mówimy o recyklingu, ale
ale nie odnotowujemy w nim takiego postępu, jakby się chciało. Raczej przeważa wycofanie zupełne plastiku z produkcji. Ja myślę, że, dążenie do tego oczywiście. Ja myślę, że wycofanie zupełnie plastiku z produkcji jest po pierwsze niemożliwe, po drugie absolutnie nieopłacalne, bo jakie mamy alternatywy? Jeżeli na przykład mówimy faktycznie o celulozie, o papierze, to ślad węglowy i zrównoważenie tego śladu węglowego jest bardzo kosztowne. Produkcja papieru wymaga użycia masy chemikaliów, hektolitrów wody, ścięcia drzew, to już żeśmy sobie też troszeczkę na ten temat opowiedzieli. Natomiast w momencie, kiedy produkujemy tworzyw, których my używamy do produkcji, na przykład poliolefin, to są to pochodne materiały z rafinacji ropy naftowej. I one tak de facto, gdyby nie zostały przetworzone dalej, to one już w tym momencie, kiedy powstaje olej napędowy, kiedy powstają oleje, benzyny, to one już stanowią odpad. I dopiero ktoś mądry wymyślił, że można je po prostu wykorzystać. Wykorzystać do różnych celów, bo wyobraźmy sobie świat bez tworzyw sztucznych. No tutaj nawet jak jesteśmy, to generalnie dookoła nas są urządzenia, materiały wykorzystywane w różnych celach i to czy w elektronice, czy w medycynie. Tutaj ja zawsze podaję taki przykład, jak wyobrazilibyśmy sobie nowoczesną medycynę bez tworzyw sztucznych. No nie bylibyśmy w stanie na przykład przeprowadzić operacji z bypassami, bo tam są stędy tworzywowe. Dzisiaj musimy powiedzieć, że postęp równa się tworzywa, równa się plastik, tylko musimy się po prostu nauczyć go odpowiednio wykorzystywać. Tak, proszę wybaczyć, że ja łapię panią za słówka, ale też przejaskrawiam. To nie stędy zaśmiecają oceany, prawda? Tylko pewnie jednorazowe reklamówki. Zgadzam się i no, pytanie jest, czy wszędzie, po pierwsze, czy wszędzie musi być plastik, ale znowu, jak głębiej sięgniemy do tematu, to okazuje się, że żeby zastąpić wyprodukowanie tej foliowej reklamówki, to bawełniana torba musi być użyta 100 razy, żeby zrównoważyć ślad węglowy. Więc teraz pytanie, czy nie lepiej, żeby prowadzić mądrą segregację odpadów i zbiórkę tych odpadów i zużytą reklamówkę z powrotem przetworzyć może na jakieś ładne obranko albo na ławeczkę, czy po prostu ona ma się znaleźć w tym oceanie? Myślę, że dla nas jako ludzi jeszcze daleka droga, żeby umieć korzystać ze zdobyczy technologii, nauki, po to, żeby wykorzystywać materiały, pewne materiały w dobrych celach, bo tak jak z atomem, to jest, atom jest wykorzystywany na przykład, prawda, w rentgenie i też w medycynie, a również jako bomba atomowa. Różne mogą być użycia w zależności od tego, jak się chce dany materiał wykorzystać. To dlaczego to nie działa, pani prezes, bo jeśli się zgodzimy co do tego, że tworzywa sztuczne, plastyk, to są materiały wielokrotnego użytku. Można je przetwarzać i przetwarzać. Pytanie, czy bez końca? Oczywiście tworzywa sztuczne się degradują, natomiast można na przykład wyroby, które są na przykład tą foliówką rzeczoną, przetworzyć i zastosować w kompozytach takich tworzywowych do celów konstrukcyjnych, na przykład mosty, które no, będą sobie przez wiele, wiele lat służyły, albo na przykład tworzywa, które są wykorzystywane do umacniania skarb. I gdybyśmy potrafili te tworzywa właśnie tak wykorzystywać i wykorzystywali je, to nie byłoby sytuacji związanych z rozmiękaniem wałów przeciwpowodziowych i moglibyśmy wiele innych sytuacji uniknąć. To dlaczego nie potrafimy tych tworzyw wykorzystać? Wszystko to, co mówi pani, brzmi bardzo mądrze, w sposób wręcz oczywisty. To dałoby się zrobić w teorii. Dlaczego tak się nie dzieje? Ja sobie myślę, tak, gdyby to był dobry biznes, to powstawałoby dużo firm,
które zajmowałyby się recyklingiem. Tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że to wymaga, tak jak już na wstępie powiedziałam, współpracy przede wszystkim konsumenta, no bo żeby to tworzywo trafiło w odpowiednie miejsce, no to ktoś musi mieć taką świadomość, że jak ważna jest segregacja odpadów, jak ważne jest to, żeby nie wyrzucać gdzieś tam przypadkowo. Druga sprawa to wymaga działania właśnie samorządów, rządów, stworzenia odpowiednich regulacji, żeby biznes mógł włączyć się w 100% w ten trend odzyskiwania tworzyw sztucznych. Jeżeli tylko i wyłącznie będziemy nakładać kary na wytwórców, to może się faktycznie okazać tak, że w niedalekiej przyszłości no te tworzywa będą używane w marginalnej ilości, ale to wcale nie rozwiąże problemu ani związanego z ekologią, ani z niczym innym. My skupiliśmy się tutaj oczywiście na takim bardzo wąskim wykorzystywaniu tworzyw sztucznych, czyli tu mówimy o tych właśnie foliówkach. Ale ja bym chciała przejść do materiałów, które my i wyrobów, które nasza firma produkuje, Marma Polskie Folie. Właśnie jeśli mogę pani wejść w słowo, bo ja przeglądałem sobie tę waszą ofertę i tam widzę folie kiszonkarskie, folie do upraw, folie na oczka wodne, agrowłókniny, folie paroizolacyjne. Dla laika obfitość zastosowania tych folii jest wręcz po prostu nieograniczona. I to wszystko funkcjonuje, nadaje się do użycia w ogrodzie. Folia? Folia nadaje się do użycia, folia, włókniny nadaje się do użycia w ogrodzie i tutaj są różne zastosowania. Nadaje się do użycia w ogrodnictwie i ja tutaj dam kilka przykładów. Na przykład produkujemy siatkę przeciw kretom. I to jest taka bardzo fajna metoda, bo przy zastosowaniu pod warstwę trawnika no kret nie jest w stanie nam zrobić krzywdy i to nam ogranicza pracę, a jednocześnie jest to humanitarne, bo nie musimy stosować różnych metod, które powodują, że gdzieś tam walczymy z tym zwierzęciem, a i tak nie mamy dużo sukcesów albo walczymy chemią. Mamy również włókniny. Włókniny, które na przykład wykorzystywane do okrywania roślin w ogrodzie umożliwiają, że te rośliny przetrwają nam trudne warunki zimowe i przymrozki nie będą dla nas już problemem. Również jeżeli chodzi o ogrodnictwo i to takie ogrodnictwo i domowe i to bardziej związane z przemysłowym ogrodnictwem, mamy takie ekrany energetyczne, które przy podwieszeniu w szklarni regulują nam gospodarkę energetyczną. Włókniny również powodują to, że mamy regulowane środowisko wodne, czyli woda dostaje się do tych upraw, ona jest odparowywana, ale pomału jest to regulowane. Więc można zastosować te wyroby i uzyskiwać czy to wyższe plony, czy to spowodować, że nasza piękna roślinka w ogrodzie przetrwa nam złe warunki klimatyczne. I to jest, tych produktów jest bardzo duża mnogość i oczywiście należy zawsze przyjść do danej placówki z problemem, powiedzieć, z czym mamy problem i dobry sprzedawca, dobry punkt na pewno nam powie, jak może pomóc. Pani prezes, w dzisiejszych czasach głównym dążeniem biznesu, gospodarki jest dążenie do niskoemisyjności. Czy tworzywa sztuczne da się produkować w sposób zeroemisyjny, niskoemisyjny? Przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, bo nie mówię tutaj już o rafineriach, bo one rządzą się innymi prawami, ale tam też są już w tym momencie takie bardzo wysokie wymagania i energetyczne, i związane z ochroną środowiska, czyli tam jest szereg filtrów i tak dalej,
ale przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych jest praktycznie zero emisyjności. Nie zanieczyszczamy środowiska. Jeżeli chodzi o nadruki, bo na tworzywach są nadruki, to w procesie druku fleksograficznego wydzielają się substancje, które mogłyby szkodzić środowisku, mogłyby, ale producenci tacy jak Marma Polskie Folie zwracają na to uwagę i stosujemy system filtracji, który powoduje, że powietrze, które z zakładu jest wypuszczane do atmosfery, niejednokrotnie jest bardziej czyste niż to, które jest pobierane, bo nawet, no powiedzmy, gdzieś tam mniej świadomi użytkownicy pieców czy kominków wypuszczają do tej atmosfery więcej zanieczyszczeń niż dzieje się to w okolicach naszych zakładów. To jeszcze jedno pytanie, pani prezes. Jesteśmy zgodni co do tego, tak zrozumiałem, że przyszłością gospodarki jest obiekt zamknięty, a tworzywa sztuczne nadają się do tego idealnie. Kluczem jest recykling, tak? Ale on się ciągle jeszcze jakby nie sprawdza w 100%, nie działa tak jak powinien. Czego trzeba, żeby i to zafunkcjonowało? Na pewno trzeba stosować system zachęt dla producentów. Czyli żeby przynajmniej w minimalnym stopniu było opłacalne pozyskiwanie tych surowców wtórnych, bo nie jest to sprawa łatwa, bo to trzeba zorganizować cały system zbiórek, to jednak jest tworzywo wtórne, to nie jest surowiec pierwotny. Ale myślę, że przepisy, które w tej chwili gdzieś tam są w Unii Europejskiej tworzone, będą sprzyjać temu, żeby ten łańcuch przetwórczy odzysku surowców był domknięty i żeby to się opłacało każdemu łącznie z klientem. A tutaj na pewno jeszcze dużym atutem tworzyw, tych nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych jest to, że przy zastosowaniu na przykład w domu, czyli na przykład membrany wysoko paroprzepuszczalne na dachu, czy te wspomniane folie paroizolacyjne, czy izolacje pionowe, poziome, one sprzyjają temu, że potem ten dom w użytkowaniu będzie wymagał mniej zużycia energii na czy ogrzanie, czy w lecie ma lepszą termikę. I no już w tym momencie coraz częściej używamy klimatyzatorów, że po prostu te urządzenia będą mniej pobierać energii, a tym samym oprócz tego, że będziemy mniej emisyjni, to jeszcze będziemy konkretne oszczędności odczuwać w portfelu. No tak, a to jest jedna z naszych najważniejszych motywacji zakupowych, prawda? Więc dążenie do oszczędności jest proste. Zgadza się i tutaj też, no, jeżeli mielibyśmy obrazowo powiedzieć, to na przykład te materiały użyte na dachu są szalenie istotne, bo dla domu dach jest tak jak czapka dla człowieka. Jak jest zimno, no to najwięcej nam ciepła ucieka przez głowę. Tu w tym momencie wydatek związany z użyciem dobrych materiałów, dobrych membran, ekranów dachowych jest minimalny w stosunku do tego, jakie potem uzyskujemy oszczędności. Bardzo pani dziękuję za tę pouczającą rozmowę. Prezes firmy Marma Polskie Folie, Marta Półtorak. Dziękuję. Bardzo dziękuję.